Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzień dobry. Jestem pewna, że masz jakieś ważne pytanie, na które pragniesz uzyskać odpowiedź i dzisiaj nasze spotkanie pomoże Ci wybrać tą właściwą drogę. Otrzymasz bowiem wskazówkę, która poprowadzi Cię dalej do szczęścia i spełnienia. Dlatego bardzo proszę, odetchnij teraz głęboko. Zadaj w myślach pytanie, na które pragniesz uzyskać odpowiedź, a następnie wybierz jedną z kart. Są to karty mojego autorstwa Kamienie Mocy. Karta numer 1, karta numer 2, karta numer 3. Uspokój wszystko w tobie i wybierz jedną z tych kart, która najbardziej cię przyciąga. Teraz zatrzymaj to nagranie i napisz w komentarzu, który numerek wybrałaś albo wybrałeś. Jeżeli wybrałaś albo wybrałeś kartę numer 1, to turkus. Zachowaj spokój, szczególnie w momentach chaosu, strachu i niepewności. Jeżeli jest to odpowiedź na Twoje pytanie, to będzie to bardzo ważna wskazówka, aby szczególnie wtedy, gdy jesteś na drodze do realizacji swoich marzeń, swoich pragnień i pojawiają się różne bariery, trudności, niepewności, obcy wpływ, może coś jest inaczej niż tego pragniesz, to trzeba zachować spokój, bo w spokoju leży Twoja siła. Turkus jest również kamieniem ochronnym, pamiętaj o tym. On ostrzega przed niebezpieczeństwem. Jeżeli więc nosimy turkus, a oczywiście każdy z kamieni mocy znajdziesz w moim sklepie mariabukardi.pl, tam w zakładce kamienie mocy i talizmany, gdy naciśniesz tą zakładkę, to możesz wybrać typowo intuicyjnie, który kamień najbardziej Cię przyciąga, albo możesz zobaczyć na podkategorie, ponieważ są tam wszystkie kamienie mocy, które uważam za ważne i które mogą być dla Ciebie wskazówką i pomocą, czyli gdy naciśniesz na tą kategorię, to otworzy się agat, ametyst, ametryn, alfabetycznie wszystkie kamienie mocy, które warto mieć w swojej kolekcji. Oczywiście turkus jest tym kamieniem, który zmienia kolor, jeżeli jesteśmy chorzy albo jeżeli jesteśmy w niebezpieczeństwie. Jest on jednym z takich kamieni, które ostrzegają Cię przed tym, co może negatywnego stoi teraz na Twojej drodze. Jeżeli to więc Twój wybór padł na tą właśnie kartę, to zadbaj o ochronę i bezpieczeństwo. Oczywiście w takim zwykłym, codziennym życiu, ale również energetycznie. Czyli tutaj mogę Ci polecić rytuał świecy intencyjnej u mnie, Archanioła Michała albo inne z rytuałów ochronnych, które będą Ci taką tarczą ochronną, wsparciem, będą taką pozytywną energią, która będzie odbijać od Ciebie wszystko to, co negatywne. Oczywiście, jeżeli wybrałaś albo wybrałeś turkus, to również inne kamienie ochronne mogą być dla Ciebie idealne. Jeżeli już masz w Twoich zbiorach na przykład czarny turmalin, szyrl, albo onyks, czarny onyks, albo hematyt, to będą one również idealne, by chronić się i bronić przed tym, co na Twojej drodze. Możesz oczywiście zerknąć na ceremonię, czyli moje wykłady w uroczystej formie na stronie bukardimaria.com. Tam masz dwie serie od 1 do 199 i powyżej 200. Gdy wejdziesz na tą konkretną serię, to każdy wykład jest na inny temat. Wybierz więc wszystkie te wykłady, które dotyczą ochrony, obrony, tego wszystkiego, co związane ze spokojem, bo mogą być one dla Ciebie bardzo wartościową wskazówką. Ja nazywam je kluczami do szczęścia, ponieważ gdy stosujemy tą wiedzę, stosujemy te wskazówki, które są zawarte w ceremoniach, to możemy dużo szybciej i dużo łatwiej osiągnąć wszystkie nasze cele i wszystkie nasze marzenia. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 2, to jest to kwarc dymny.
Taki podtytuł, który umieściłam na tej karcie, to czas, by zadbać o jeszcze lepszą organizację i nie dopuszczać bałaganu czy negatywności. Jeżeli więc Twój wybór padł na tą kartę, jeżeli zadałaś czy zadałeś jakieś ważne dla Ciebie pytanie, to właściwie to przesłanie już mówi wszystko. Wszelka negatywność, negatywne myśli, negatywne słowa, negatywne działania albo otaczanie się ludźmi, którzy są negatywni, którzy Cię może krytykują i to tak krytykują taką negatywną krytyką, bo krytyka może być dwojakiego rodzaju. Jedna może być krytyka tak zwana pozytywna, czyli krytyka, gdzie jest jakieś ziarenko prawdy, gdzie możesz ją wykorzystać konstruktywnie, aby coś na tym zbudować, ale jest dużo takich ludzi, którzy stosują krytykę negatywną tylko po to, żeby Cię okraść z energii, bo wtedy myślisz na ten temat, co Ci powiedzieli, co napisali na Twój temat, i to kradnie Twoje energie życiowe, których później brakuje Ci na realizację Twoich marzeń i Twoich celów. Czyli usunięcie wszelkiej negatywności to nie tylko usunięcie negatywności takiej, która jest w nas, pesymistycznego nastawienia, jakichś negatywnych oczekiwań, ale również usunięcie negatywności ogólnej, czyli negatywności, która idzie od innych ludzi. Czyli unikamy takich ludzi, którzy zazwyczaj Cię krytykują albo którzy Ci wbijają taki nóż w plecy, taką szpilę w takie miejsca, które najbardziej bolą. Zazwyczaj są to nasi w cudzysłowie przyjaciele albo znajomi. To takie osoby w tym momencie powinnaś czy powinieneś trzymać na dystans, ponieważ będą Cię blokować na Twojej drodze do szczęścia. Również unikanie negatywnych wiadomości, negatywnych przekazów, jakichś negatywnych filmów. Czasami także osoby, które zajmują się rozwojem osobistym albo rozwojem duchowym, bardzo koncentrują się na takiej negatywności, czyli mówią o takich negatywnych rzeczach zamiast uskrzydlać, zamiast dodawać tej pewności siebie i radości, więc na to również zwróć szczególną uwagę. No i oczywiście kolejne przesłanie to bałagan. Sprawdź całe Twoje życie. Czy nie ma w Twoim życiu zbyt dużo chaosu albo bałaganu? Ten bałagan to mogą być pierzchające myśli, to mogą być jakieś mało skrystalizowane plany albo Twój nowy obraz siebie, może być taki jakiś rozmazany, zabrudzony, nie wiadomo właściwie czego chcesz. To jest taki czas, aby krystalicznie na to wpłynąć i to wszystko oczyścić. Również bałagan w Twoim otoczeniu, w Twoim miejscu pracy, za dużo papierów na biurku, za dużo rzeczy, które są niedokończone, które są zaległe, to może być również ten bałagan, a siły wyższe mówią, że należy tego unikać, czyli zwróć większą uwagę na porządki, na dobrą organizację i tutaj właśnie kwarc dymny jako kamień mocy może być idealną pomocą i idealnym wsparciem. Również z mojej strony polecam Ci konsultację ze mną, jeżeli nie wiesz, gdzie leży Twój problem i jak sobie z nim poradzić, ale także rytuały u mnie. Tutaj te bardzo takie rozbudowane rytuały oczyszczające, oczyszczające karmę, oczyszczające Twoje otoczenie, Twój dom, Twoje mieszkanie, które oczyszczają Twoje ciało ze wszystkich zabrudzeń, obcych wpływów, ale również te tak zwana pomoc natychmiastowa albo szybka pomoc, czyli rytuały świec intencyjnych, gdzie masz rytuały świec oczyszczających albo uwalniających od obcego wpływu, uwalniających od nałogów, uwalniających od negatywnych ludzi i ich wpływu. Na mojej stronie mariabucardi.pl tam znajdziesz wszystko to, co ważne. Jeżeli bierzesz udział w ceremoniach albo jeszcze nie znasz ceremonii, to przejdź sobie na drugą stronę bucardimaria.com. Oczywiście wszystkie linki są w pierwszym przypiętym komentarzu oraz w opisie i tam masz ceremonię, tak jak powiedziałam już wcześniej, z różnych tematów. W Twoim przypadku najlepiej będzie zapoznać się ze wszystkimi ceremoniami, które mówiły o tak zwanym białym i czarnym wilku, które mówiły o negatywnym wpływie, o tym, aby uwolnić się od obcej manipulacji. Te tematy będą dla Ciebie idealne i pomogą Ci dalej na Twojej drodze do szczęścia.
Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 3, to jest to granat, bardzo wyjątkowy kamień mocy. I tekst, który umieściłam na karcie, brzmi: postaw na odwagę, pasję, motywację i radość, a szczęście i sukces są Twoje. Dokładnie tak działa granat. Granat dodaje Ci siły, mocy, odwagi, takiej pewności siebie, takiego zaufania we własne siły, niesamowitej również motywacji i radości. Dlatego jeżeli dokładnie tego brakuje Ci w Twoim życiu, to granat będzie najlepszym kamieniem mocy, talizmanem, który należy wybrać na ten konkretny czas. Ta wskazówka, która kryje się również pod przesłaniem tej karty, mówi Ci o tym, żeby iść z radością. Bo gdy idziesz z radością, to wtedy przyciągasz jeszcze więcej tej radości. Jeżeli masz ten uśmiech na Twoich ustach, to może spotkasz ludzi, którzy nie odpowiedzą uśmiechem na uśmiech. Takich jest teraz dosyć dużo po tych ostatnich latach, ale nie powinno to mieć na Ciebie wpływu. Ty uśmiechasz się dalej, ponieważ uśmiech otwiera wiele, wiele drzwi, wiele możliwości. Jeżeli dwie osoby stoją w urzędzie i mają jakąś sprawę do załatwienia, jak myślisz, która osoba załatwi tą sprawę szybciej, pozytywniej? Ta, która się uśmiecha, czy ta, która ma taki niezbyt przyjemny wyraz twarzy? Naturalnie, że ta, która się uśmiecha, uzyska tą pomoc szybciej, uzyska jakąś radę, poradę i ta sprawa będzie zrealizowana po jej myśli. Natomiast ta, która jest negatywnie nastawiona, która jest jeszcze opryskliwa, źle się zachowuje, ta oczywiście będzie czekała dłużej, nie uzyska jakiejś ważnej rady i ta sprawa będzie się ciągnęła po prostu dużo, dużo ciężej. Dużo ciężej będzie jej cokolwiek osiągnąć. Siły wyższe wynagradzają nas za uśmiech. Czyli czasami trzeba śmiać się przez łzy. Czasami trzeba śmiać się przez łzy, bo wtedy przyciągasz tego dobrego więcej do Twojego życia. To jest bardzo, bardzo ważne. Wiesz, ja miałam wczoraj taką sytuację w supermarkecie na kasie, gdzie stała przede mną pani, która była tak niemiła, tak opryskliwa, taka naprawdę ta energia była okropna. I wtedy popatrzyłam na to, że w moim koszyku, mój koszyk był pełen owoców, warzyw, takiego zdrowego jedzenia, pełny koszyk. A ona miała na kasie tylko jednego ziemniaka, jedną marchewkę, saszetkę dla kotka i chyba jeszcze jakąś jedną rzecz. I tak sobie pomyślałam, na pewno brakuje jej pieniążków. Na pewno jest smutna z tego powodu, że ja mam pełny koszyk, jestem uśmiechnięta, a jej nie stać na nic więcej, tylko na to, co wyłożyła na kasę. I wysłała mi takie światełko z głębi mojego serca, żeby popatrzyła na tą sytuację z innej perspektywy, ponieważ zawsze jest wyjście. Zawsze jest wyjście i czasami, gdy się uśmiechniemy, gdy poprosimy siły wyższe, poprosimy anioły o pomoc, to one wskażą nam właściwą drogę. I taką drogą może być na przykład taki wykład w formie ceremonii, którego posłuchamy, który da nam wskazówki, jak dokładnie wyjść z tej sytuacji. Albo taka świeca intencyjna w intencji bogactwa i obfitości, albo oczyszczenia, może czasami zdziałać cuda bardzo, bardzo szybko. To są wskazówki, które otrzymujemy od siły wyższej, że tutaj mamy nieograniczone możliwości, ale musimy koncentrować się na tym, co dobre i piękne. I wysłałam tej pani takie niesamowite światełko również dlatego, że miała tą saszetkę dla kotka i pomyślałam sobie, przecież ona musi mieć takie dobre serce, jeżeli sama sobie kupiła tam, nie wiem, jednego ziemniaka i jedną marchewkę, a dla kotka kupiła dużo większą saszetkę z suchym pokarmem, czyli ma pod swoją opieką jakieś stworzonko i to takie stworzonko, kot, jest właśnie tym symbolem
radości życia, elastyczności, dopasowania się do różnych warunków, znalezienia wyjścia z każdej sytuacji. Dlatego się mówi, że kot ma 7 żyć, ponieważ on ma w sobie taki dodatkowy zmysł, aby znaleźć to, co dobre i co pozytywne. I wysłałam jej taki impuls, żeby popatrzyła na tego swojego kotka, którego tak kocha i o którego dba może nawet bardziej niż o siebie, i żeby on dał jej tą radość, tą pasję, tą fascynację, tą motywację, ponieważ koty potrafią. Koty pobierają negatywną energię, neutralizują ją i zmieniają na dobrą energię. I dlatego, jeżeli to granat jest odpowiedzią na Twoje pytanie, to idź z radością, pasją, namiętnością i takim zaufaniem. I zaufaniem przede wszystkim w siebie, w Twoją siłę, którą masz w sobie. Każdy z nas, nawet jeżeli czujemy się słabi, jeżeli brakuje nam energii, brakuje nam całkowicie jakiejś odwagi, to ona jest w nas. Ona jest w nas. Trzeba tylko pokonać tego czarnego wilka, który nam podcina skrzydła, pokonać te wszystkie ograniczenia, pokonać tę siłę mroku i prosić siłę światła o pomoc. I wtedy wszystko staje się możliwe. Dlatego postaw na tą odwagę, na tą pasję, na tą motywację. U mnie znajdziesz również rytuał świecy intencyjnej Archanioła Uriela. On będzie bardzo pomocny w tej sytuacji, ponieważ Archanioł Uriel pomaga popatrzeć na nasze życie z innej perspektywy, również na nasze słabości i na nasze wady i przemienić je w siłę i w zaletę, czyli wykorzystać te ukryte talenty. I Archanioł Uriel właśnie przez to, że pomaga nam zobaczyć różne nasze negatywności, daje nam niesamowite wsparcie i pomoc na drodze do samorealizacji. Również znajdziesz u mnie rytuał świecy intencyjnej motywacji, odwagi. Także jeżeli tego Ci brakuje, by zrealizować Twoje marzenia i Twoje cele, to tutaj służę również pomocą. Dziękuję z głębi mojego serca za nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę Ci przede wszystkim zrealizowania siebie, Twoich marzeń, Twoich planów, odwagi, nastawienia się na to, co piękne i pozytywne, ale również tej anielskiej ochrony. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bucardi. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu, ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać.